Witajcie, roślinne świry. Zapraszam na film o ulubieńcach wakacyjnych. Niestety, lato powoli się kończy. Jak widać, ja już jestem gotowa na grzybobranie. Jesień jeszcze lubię. Jesień jeszcze jest okej, ale później przyjdzie zima, a ja nienawidzę zimy. Jak tylko się zaczynają chłodniejsze dni, to ja już się nie mogę doczekać, kiedy przyjdzie wiosna. A jak pada śnieg, to ja wcale nie mam ochoty na zimowe szaleństwo. Ja mam ochotę na powrót ciepełka. No, jeżeli też tak macie, to dajcie w komentarzach znać. Może ktoś z was czeka na zimę. Ja kiedyś, jak dużo jeździłam na snowboardzie, to czekałam bardzo na zimę. Nie mogłam się doczekać na taki wyjazd w grudniu, na pierwszy śnieg do Włoch albo do Francji. Kiedyś jeździłam bardzo dużo, teraz niestety jeżdżę mało, a w sumie powinnam to zmienić, no bo przecież mieszkam w górach. Jeżeli nie wyjedziemy do Malagi na zimę, to mam taki plan, żeby znów się nauczyć jeździć na nartach, bo kiedyś jeździłam na nartach, a później na snowboardzie. Ale chyba trochę odbiegłam od tematu filmu. Zdarza mi się to często, prawda? Więc przejdźmy do tematu, czyli do ulubieńców lata, wakacji, najpiękniejszego czasu, czyli długich, ciepłych wieczorów i szczęśliwych roślin. Mam tego tutaj trochę, przygotowałam sobie, nawet nie liczyłam, ile jest tych roślin. Jest też jeden nawóz, jeżeli kogoś to interesuje. No i będę szła tak po kolei. Po prostu co mam bliżej, to będę to wyciągać. Na początek chciałabym powiedzieć trochę o mojej pasji rozmnażania anturiów przez nasiona. Jak wiecie, jest to coś, co mnie niesamowicie kręci, ale praktycznie do wakacji nie mogłam rozmnażać anturium clarinervium, które to jest dosyć specyficznym anturium i o którym chyba jeszcze raz nagram film, bo już jest tak trochę o anturium clarinervium film, ale nagram większy film, taki, żebyście mogli zrozumieć, dlaczego ja się tym anturium tak bardzo fascynuję, bo moim zdaniem jest fascynujące. Ale w wakacje udało mi się zdobyć dwie rośliny, które są w stanie połączyć się z anturium clarinervium. Dodatkowo obie rośliny są w stanie kwitnąć, ponieważ już u mnie kwitły. Pierwsza roślina to anturium pterodaktyl. Nie jest to, powiedzmy, roślina, którą uważam za niesamowicie piękną, ale no jest w stanie się połączyć z anturium clarinervium, a efekt tego połączenia jest przepiękny. Dlatego mam pterodaktyla, no taka śmieszna roślina. Raczej nie kupiłabym tego anturium, gdyby nie chęć rozmnażania z nasion. Natomiast drugie anturium, które kupiłam w lato i które jest w stanie połączyć się z anturium clarinervium, bardzo mi się podoba, chociaż mam jeszcze malutką wersję, no ale już kwitnie. Na razie mam tylko dwa listki i trzeci u mnie wychodzi i tu, jak widać, jest kwiatostan. Zostawiłam kwiatostan, bo powiem wam, że ten kwiatostan jest trochę podobny do kwiatostanu anturium clarinervium i tym tropem stwierdziłam, że skoro clarinervium tak chętnie samo się zapyla, to może to też się zapyli? No i na razie czekam. No może coś tam wyjdzie, jak nie, to utnę, trudno. Aha! No i jest to anturium leuconerum. To są na razie bardzo młode liście, ale zobaczcie, mają już takie dosyć ciekawe kształty. To jest również hybryda, no i liczę na to, że ten najnowszy liść będzie większy niż ten. No prawdopodobnie tak będzie, bo to naturalne u anturiów. Zostając przy rozmnażaniu, kolejny ulubieniec, czyli owocostan anturium No ID. Jak możecie zauważyć, on już dojrzewa. Widać już powoli jagody i jest to taki ulubieniec w tym sensie, że mam wielką radość z rozmnażania anturiów w ten sposób. Tutaj nade mną, nie będę już go pokazywać, wisi drugi owocostan, który w ciągu 2-3 tygodni już będzie gotowy do zbiorów. Mniej więcej tak samo jak ten, bo mniej więcej w tym samym czasie w ogóle były zapylane. To są anturia, które dość szybko dają nasiona, mniej więcej w 3-4 miesiące. Pamiętajcie, że na niektóre czeka się kilkanaście albo kilkadziesiąt miesięcy, więc to jest w ogóle super szybko w porównaniu na przykład z clarinervium, które może chyba nawet do 18 miesięcy dojrzewać. Jeszcze raz wam pokażę anturium No ID, zapylone Crystallinum Dark i jeżeli mnie już długo oglądacie, to może pamiętacie, że wcześniej w maju były nasiona jaszczura, a ten oto
Owoc oficjalnie nazywa się waran, więc niedługo będą nasiona warana. Myślę, że to będzie naprawdę niesamowite połączenie i jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. A jak już jesteśmy przy nasionach anturyw, to nie mogło zabraknąć. No po prostu wiecie, że nie mogło zabraknąć siewek i nasion. I tego, jak bardzo lubię uprawiać rośliny z nasion. Wielka satysfakcja. W ogóle zobaczcie. Super, co? To kiedyś była świeczka. Te dzieciaczki sprawiają mi dużo przyjemności. Większość już poszła do witrynki na dół. No ale tutaj trochę zostało. Tu zostały te, które są w tak zwanych brzydkich kubkach. No właśnie. I to, słuchajcie, to jest właśnie jaszczur. Tak wygląda jaszczur, który był wysiany 30 kwietnia. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień. To jest 4-miesięczna siewka. Nie jest to największa możliwa siewka, bo oczywiście osoby, które kupiły ode mnie te nasiona, oznaczają mnie cały czas lub wysyłają mi w ogóle zdjęcia i niektórzy mają naprawdę już wielkie jaszczury, więc to w ogóle wcale nie jest taka duża siewka, ale też prawda jest taka, że ja sobie zostawiłam te takie, powiedzmy, odpadki nasienne. Kolejni ulubieńcy to jest u mnie totalna nowość w tym roku, czyli kaladia. Ja jeszcze nie zrobiłam filmu o moich kaladiach, bo jeszcze nie wszystkie mają liście, serio. Powiem wam, że u mnie no to u niektórych już usychają, a u mnie dopiero startują. O, tutaj jest kolejny nowy liść. Mi zdecydowanie podobają się kaladia w tym stylu, czyli takie jasno-różowe, trochę przezroczyste. Mam sporo tych kaladiów. Kupiłam sobie różne na wyprzedaży, nie do końca wiedziałam, co kupuję i nie wszystkie mi się podobają. Ogólnie film o kaladiach będzie. Jak mi... Zaraz wam... Jeszcze dwa, ale już mają takie naprawdę duże kły, więc myślę, że w tym tygodniu tam już będą liście. Jedno kaladium na razie to jest wielkie rozczarowanie. Zobaczymy, co z niego będzie. Pokażę wam na filmie, może ktoś mi doradzi. O, tutaj jest kolejne takie... Ciekawy kolor, taki pomarańczowo-czerwony. Fajne. No mam ich dużo, ale pokażę wam je wszystkie na filmie o kaladiach. Wielka przyjemność kaladia. Na bank w przyszłym roku i wtedy jak się kupuje bulwy, to sobie kupię kolejne. Jestem ciekawa, czy któreś mi przezimują, jeżeli będę je doświetlać. Niestety część z nich to są takie, wiecie, takie bardzo wysokie te kaladia. No i one mi się nie zmieszczą chyba pod żadne światło, no ale zobaczymy. Może w ogóle mam taki pomysł, żeby takie miejsce oświetlić moimi żarówkami, których już w tym roku nie będę używać, no ale może będę, skoro chcę oświetlić ten kąt. Geniusz. A jeżeli chodzi o film o zapalaniu kaladiów, bo mówiłam, że w tym roku taki film powstanie, to nie jestem pewna, czy powstanie, bo na razie tylko trochę obserwowałam sobie te kwiatostany. Wiem ogólnie, na jakiej zasadzie należy zapylać kaladia. Jeżeli mi kilka naraz zakwitnie, to spróbuję. Kolejna roślina, z której jestem mega dumna, chociaż chyba to nie jest jakiś szczególnie kolekcjonerski okaz, to jest mój pieprz. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie, że ja mam straszną słabość do pieprzów. Nie tylko tego, ale też innych. Już teraz mam inny, bo dostałam od Eweliny. Ale wcześniej w ciągu 2 lat ubiłam chyba 6 różnych pieprzy. Część kupiłam, część dostałam. Przy wszystkich było mi tak samo beznadziejnie smutno. Ogólnie nie umiałam ich ukorzenić. Ten pieprz też dostałam. I z jednej strony byłam bardzo szczęśliwa, że mam nowy pieprz, a z drugiej strony przerażona, że mi się znowu nie ukorzeni i umrze. Ale wsadziłam go po prostu w podłoże hydroponiczne, poszedł do foliaczka na matę grzewczą, w kąt najdalszy i po jakimś czasie patrzę, a tam są nowe liście! No jak ja byłam szczęśliwa. No i teraz sobie fajnie rośnie, muszę go chyba trochę podlać, bo jest taki lekko wiotkawy i troszkę mu się zwijają liście. Jest to naprawdę przepiękny pieprz, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. W ogóle pieprze mi się podobają, nie tylko ten ornatum, ten pieprz ozdobny, ale też inne, głównie te, które są z różowym, bo jest trochę z różowym. Na przykład jest taki piękny pieprz z różowymi kropeczkami, ale widziałam, że on jest chyba dosyć drogi, więc na razie sobie odpuszczę, bo jak kupię cięty i mi umrze, to... Nie będzie fajnie, co nie? Nie byłoby fajnie. Kolejna ulubienica lata
to jest Dioscorea Sensibarensis. Absolutna piękność. To jest oczywiście wina Magdy Wiedźmi Las, która pokazała swoją Dioscoreę Sensibarensis, a ja wtedy zapragnęłam mieć coś tak pięknego z takimi dziwnymi liśćmi. Moim zdaniem ta Dioscorea jest tak samo ozdobna jak Dioscorea Discolor, no tylko że ta po prostu jest ozdobna z tych śmiesznych liści, no a Discolorka ma kolory. Natomiast jeżeli się zastanawiacie, czy kupić sobie taką roślinę, to absolutnie tak, jest mega prosta. Denerwujące może być tylko to, mnie to za bardzo nie denerwuje, ale wiem, że są tacy ludzie, więc denerwujące może być tylko to, że ona najpierw wypuszcza taki długi pęd, chyba tak choje też robią, a później dopiero wychodzą listeczki. Rzadko jest tak, że ona rośnie i wypuszcza liść, wiecie, rośnie. Nie, i moja Dioscorea Discolor też tak rośnie, już się do tego przyzwyczaiłam, może na to tak bardzo nie zwracałam uwagi, ale ostatnio jak byłam u Eweliny na wymiance, to ona właśnie zaczęła rozmowę na ten temat, że tak ona śmiesznie rośnie, ta Dioscorea. Kolejny ulubieniec to to, co stoi za mną, czyli foliaczek. Właściwie już są dwa filmy o foliaczku, więc za dużo nie będę mówić o nim, ale ogólnie historia była taka, że moje siewki anturiów i rośliny, które się ukorzeniały, były na dole w witrynce, w takich, wiecie, brzydkich kubkach jak ten, albo jeszcze brzydszych. No i mój mąż, który lubi sobie pooglądać ładne rośliny, kiedyś mi zasugerował, że może ja powinna mieć jakąś witrynkę u siebie w pokoju i zabrać te wszystkie kubki, a tam postawić po prostu rośliny w ładnych doniczkach. I ja stwierdziłam, że to jest genialny pomysł, ale że nie chciałam iść w jakieś duże koszty, to postanowiłam postawić sobie foliaczek z oświetleniem i to był strzał w dziesiątkę. A resztę, jeżeli chcecie, możecie się dowiedzieć w dwóch filmach na temat foliaczka. Nic więcej nie powiem o foliaczku, poza tym, że go mega polecam. Jeżeli ktoś się zastanawia, to tak, foliaczek jest super. Teraz nie wiem, jak pokażę tego ulubieńca, bo to jest ulubieniec wszechczasów. Wiecie już, co to jest? Czekajcie, ono tutaj. O kurczę. Zaraz. Oddalę. Oddaliłam, ale nic to nie dało. No dobra, to pochylę. Widzicie to? Widzicie, jak splendid. Mój najlepszy, najkochańszy chłopiec urósł. Spójrzcie na niego. Na te ogromne, piękne liście. Zaraz, muszę wam pokazać też ten największy liść. Patrzcie. Patrzcie, jaki olbrzym. No po prostu coś pięknego. Dobra, jest tutaj ze mną, nie widzicie tych największych liści, ale i tak możecie zauważyć, jak jest gęsty i piękny. W tym splendidzie jest kilka roślin, 4 albo 5. Bo ja kiedyś sobie postanowiłam, że splendid to jest fajne, ale musi być taki gęsty. I ten taki jest. Ten właściwie prawie w 100% zaspokaja moją potrzebę idealnego splendida. Na razie jeszcze będzie rósł. Jakbym wstała, to sięga mi tak do biustu, a ja mam prawie 1,80 m wzrostu, więc wydaje mi się, że to całkiem spory splendid, no i naprawdę elegancko wygląda. Pamiętacie na filmie o cięciu monstery, jak on wyglądał, jaki był mały? No to teraz jest taki. Moim zdaniem naprawdę fajnie rośnie. Jeżeli zastanawiacie się, czy splendid to dla was dobra roślina, to tak, to jest po prostu jeden z prostszych filodendronów, jakie ja w ogóle mam. Jakie mogą być minusy? No, minusem może być to, co napada również jego rodziców, czyli melanochryzum i trochę bardziej werukozum, czyli przędziorek. To jest jedna z dwóch roślin, które u mnie miały kiedyś przędziora. Ja się z tym szybko rozprawiam, ale tak, no nie będę was oszukiwać. Mogę wam pokazać, chociaż nie jest to proste, ale wam pokażę. Widzicie, na tym liściu, to jest na samym dole liść z ukorzeniania, na tym liściu widać żerowanie przędziora. To znaczy, było dawno temu, to było w lato, jakiś rok temu. Wyjechałam, wróciłam i oczywiście był przędzior. No bo to jest logiczne, że przędzior to jest mądra bestia, jak widzi, że ktoś wyjeżdża, to natychmiast atakuje. Też tak macie ze szkodnikami, że jak wyjeżdżacie, to jesteście pewni, że jak wrócicie, to coś znajdziecie. A na koniec perełka nawozowa, mój ulubiony dodatek, który stosuję chyba tak od kwietnia, więc myślę, że już mogę ocenić, jak działa. Mówię o Shogun Sumo Active Boost.
Według opisu producenta to jest booster kwitnienia, ale ja się tym tak bardzo nie sugeruję, bo przeczytałam skład. Ale tam w składzie są i hormony, i aminokwasy, i witaminy, no ogólnie to, co znam zawsze. Producenci piszą, że mają najlepsze wszystkie składniki, ale ten ma coś dodatkowego. Magiczny składnik X, czyli triakontanol. No i tak wiecie, piszą triakontanol, ale właściwie nie piszą, co to jest, tylko jak go wydobywają i że nie niszczą przy tym środowiska naturalnego. Więc ja sobie poczytałam, co to jest. No i co to jest? To jest naturalny regulator wzrostu roślin. Ogólnie jest też stosowany w takich wielkich przemysłowych uprawach, bo dzięki niemu bardzo wzrastają plony. Ale to, co dla nas jest ważne, czyli dla wielbicieli roślin ozdobnych, to pomaga przy kiełkowaniu nasion, wzmacnia wzrost korzeni, wzmacnia siłę fotosyntezy, zwiększa zawartość chlorofilu, zwiększa wchłanianie minerałów, ogranicza parowanie wody. No i to jest wszystko, co zapamiętałam, ale pewnie ma jakieś tam inne cudowne, magiczne właściwości, ale myślę, że już nawet to wystarcza, żeby spróbować tego nawozu, bo właściwie mogę go stosować od samego początku, od nasion anturiów, przez siewki, przez średnie rośliny, aż po anturia, które mają kwiaty, a potem owocostany. Oczywiście stosuję go przy wszystkich roślinach, również tych, które mnie kwitną przy pnączach, przy filodendronach i tak dalej. Bardzo Wam polecam Shogun Sumo Active Boost. Shogun to w ogóle fajna firma. Jakieś takie mam ciepłe uczucia do tej marki. No i to by było na tyle. Na koniec w sumie powiedziałam chyba o najfajniejszej rzeczy, więc nie wiem, jak dużo osób dotrwa. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu i macie ochotę, to możecie napisać komentarz Samuraj. Jak Samuraj Jack z kreskówki Cartoon Network 173 lata temu. Ja bardzo lubiłam Samuraja Jacka, to była jedna z moich ukochanych kreskówek. Skoro już kończę, to może powiem, jakie będą filmy kolejne. Na pewno będzie film o gniciu korzeni, na pewno będzie film o Clarinervium, bo to dużą przyjemność sprawi mi nagrywanie tego filmu. No i chyba już praktycznie nic więcej nie wymyślę, jeżeli chodzi o nawożenie anturiów, więc chyba będzie film o nawożeniu niedługo całkiem. Jeszcze coś tam sobie sprawdzam, ale wydaje mi się, że mój nowy sposób nawożenia daje radę. Więc jeżeli macie problemy z przenawożeniem głównie anturiów, bo to raczej się zdarza, niedobory, no to będzie niedługo film. Dziękuję, że byliście ze mną w tym jeszcze letnim dniu, ale czas już iść na grzyby, więc do zobaczenia po grzybach. Mam nadzieję, że zbiory będą duże. Pa!